Witaj, święta Boża Rodzicielko. Ty wydałaś na świat Króla, który włada niebem i ziemią na wieki wieku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z duchem twoim. Dzisiejsza msza święta jest w intencji uwolnienia od zła oraz Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. Dzisiaj jest 1 stycznia nowego roku 2019. Stary rok 2018 już jest przeszłością. Rozpoczynamy nowy czas. Nowy czas, który chcemy przeżywać z Bogiem i z Maryją. Dlatego jesteśmy na dzisiejszej uroczystości ku czci Matki Bożej Świętej, Bożej Rodzicielki. Taki jest pełny tytuł dzisiejszej uroczystości. Święta Boża Rodzicielka Maryja, czyli Bogu Rodzica. Czyli dzisiaj szczególnie podkreślamy macierzyństwo Maryi. Radujemy się tym, że mamy również z woli Jezusa Maryję za matkę. Chcemy też modlić się w intencji pokoju, bo jest
52 lata minęło, kiedy Paweł VI, papież w całym Kościele ustanowił ten Dzień Pokoju właśnie dzisiaj, żeby przez stawiennictwo Maryi modlić się o pokój, żeby na świecie nie tylko nie toczyły się wojny zewnętrzne, ale żeby nie było wojen wewnętrznych, czyli żeby nie było nienawiści w sercu do siebie wzajemnie i do Boga. Był pokój, który daje tylko Chrystus przez wstawiennictwo swojej Matki Maryi. Dlatego módlmy się o pokój również dla nas, dla naszych rodzin, dla naszej ojczyzny. A na początku, aby nasze serca były czyste i pełne pokoju, przeprośmy naszego Pana za grzechy, które wywołują niepokój duszy, serca i są udręką dla nas. Zmiłuj się nad nami, Panie. Bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Okaż nam, Panie, miłość i miłosierdzie swoje. I daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. 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 Chryste, 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 zmiłuj się nad nami. Panie, 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 zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który kładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen.
módlmy się. Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju, obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego sławienia. Spraw, abyśmy doznawali orędownictwa tej, przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Liczb. Pan mówił do Mojżesza tymi słowami. Powiedz Aaronowi i jego synom, tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiedzcie im, niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą. Niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a ja im będę błogosławił. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi. Niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Niech się narody cieszą i weselą, bo rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niech nam Bóg błogosławi i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi. Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. 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 Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Alleluja. Alleluja.
Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Uwielbiamy Cię i błogosławimy, Duchu Święty, który jesteś darem Ojca przez Syna dla nas. Bądź darem na ten nowy rok dla nas. Chcemy się przyjąć, chcemy, abyś był w nas obecny. Tak jak byłeś i jesteś obecny w sercu Maryi. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy dzięki Tobie stawali się ludźmi pokoju. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy w Tobie wołali do Ojca, Abba. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy zdjęli z siebie jarzmo niewolników. Stali się wolnymi. Dzięki również obecności Maryi w naszym życiu. Przez jej wstawiennictwo przyjdź. Herio malasha lahe lahe lohalam Hinefamet hula lashale hamel Adonai malachene lashane Kalamar. Dzisiejsza uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi jest najstarszą uroczystością maryjną w Kościele. Sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Ta uroczystość jest związana z dogmatem mówiącym o tym, że Maryja jest matką Boga człowieka, Bogu Rodzica. Że Maryja jest przepiękną niewiastą, pokorną, cichą, niepokalaną, która wydała na świat Zbawiciela Jezusa. I Kościół tym się chlubi, i Kościół tym się cieszy i z radością ogłasza całemu światu tą prawdę, w którą wierzy niezachwianie. Dogmat, czyli niezachwiana prawda wiary, niepodważalna. Więc kto by mówił, że Maryja nie jest matką Jezusa, Boga człowieka, obrażałby Boga, a nawet by bluźnił. Dlatego dzisiaj wyznajemy to również, kiedy mówiliśmy po różańcu modlitwę pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. To jest również najstarsza modlitwa Kościoła skierowana do Maryi, Bożej Rodzicielki. Dlatego, kiedy tę modlitwę będziemy wymawiać, czy po różańcu, czy z innych okazji, miejmy świadomość, że modlimy się właśnie najstarszą i najpiękniejszą modlitwą Kościoła skierowaną do niej. W swojej dzisiejszej homilii chciałbym krótko
rozważyć razem z wami drugi list, drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Święty Paweł chce Galatom, byli to nawróceni Grecy, poganie, starać się wytłumaczyć, na ile to możliwe, tajemnicę związaną z przyjściem Jezusa poprzez Maryję, kobietę. Dla Greków człowiek, który żył w ciele, był niewolnikiem. Jego dusza była niewolnikiem ciała. Kiedy więc ciało umierało, dusza była uwalniana. Więc dla Greków śmierć według ich wierzeń pogańskich była wyzwoleniem, była radością. To nie był powód do smutku. W końcu dusza stała się wolna. Dlatego dla Greków prawda, że Jezus Bóg stał się człowiekiem, druga osoba Trójcy, było to dla nich niezrozumiałe, było to dla nich szaleństwo. Było to dla nich nielogiczne, zupełnie przeciwne ich pogańskiemu myśleniu. Więc wymagało od nich rzeczywiście wielkiego zaparcia się również temu myśleniu pogańskiemu, żeby przyjąć tą prawdę wiary. Że Jezus stał się człowiekiem. Bóg stał się jednym z nas. To dla Greków było szaleństwo. Więc wiara w Jezusa była rzeczywiście takim szaleństwem. Uwierzyć w to, że to jest faktem, że to stało się ciałem. Jezus, Słowo, stał się ciałem z Maryi Dziewicy. To szaleństwo. Dlatego Paweł podziwia wiarę nawróconych Galatów, nawróconych Greków, pogan. Uznaje ich ten akt wiary za niezwykły wręcz. Że nawet Żydom, którzy słyszeli o Jezusie, było łatwiej się nawrócić niż Grekom. Mimo że dla Żydów też krzyż był zgorszeniem, był hańbą, wstydem, na którym umarł Chrystus. Więc Paweł tłumaczy wszystko po kolei, że nadeszła pełnia czasu. Pełnia czasu, czyli moment, w którym Pan realizuje swój plan, swoją wolę. Ta pełnia czasu miała miejsce w momencie poczęcia Jezusa. To był moment szczytowy czasu. Pełnia, szczyt. Centrum czasu w tym świecie. Moment poczęcia Jezusa. Najważniejszy moment świata i wszechświata to właśnie ten. Poczęcie, a potem oczywiście narodziny cudowne Jezusa. Bo narodziny też były cudowne, tak jak cudowne było poczęcie Jezusa. Maryi, z jej ciała. Więc tutaj też Paweł mówi, kontynuuje, że Bóg zesłał swojego Syna. Czyli Syn jest darem Ojca, darem Boga. Jest największym błogosławieństwem ludzkości dla każdego człowieka, to jest dar Jezusa, dar Syna Ojca Niebieskiego dla nas. Nie ma większego daru. Nie ma większego błogosławieństwa. Nie mógłby Bóg więcej uczynić dla nas. Nie mógłby. Bóg uczynił dla nas tak wiele, że więcej już się nie da. Nie mógł nam dać już więcej, bo dając nam swojego Syna, dał nam wszystko. Jest napisane, że właśnie ten Syn, Jezus, został zrodzony z niewiasty, wybranej na to, przygotowanej. Maryja była przewidziana. Maryja była w planach Boga. Już Bóg Ojciec zapowiadał, kiedy
pierwsi rodzice upadli, przyjdzie niewiasta. Ona będzie posłuszna i pokorna. Ona będzie mnie słuchać. Ona będzie słuchać moich aniołów. Ona będzie matką mojego syna. Dlatego również w tym fragmencie, kiedy Paweł pisze, mówi do Galatów, to w ten sposób również chce ich uwolnić od myślenia pogańskiego, magicznego. Bo Galaci mieli i jako Grecy wielu bogów i mieli różne pomysły na powstanie świata, na istnienie świata. A Paweł im tłumaczy, że początek świata to jest wola Boga. Świat został stworzony z woli Boga. I że naprawa świata zranionego przez grzech pierworodny jest również z woli Ojca. Jest w planach miłosierdzia, miłosiernego Ojca. I tłumaczy im również, że ten Syn, Syn Boży, który zrodzi się z niewiasty, z Maryi, będzie zrodzony pod prawem żydowskim, pod prawem, który przecież został zdany Izraelowi z góry, przez Mojżesza. To nie było prawo, to nie były przekazania wymyślone przez ludzi, ale dane ludziom przez Boga. Więc jednocześnie to prawo Starego Testamentu zostało dane na pewien czas. Nie może być zachowywane do końca świata. Ono już przestało mieć swoją wartość, swoje znaczenie. Oczywiście przekazania Boże zawsze nas będą obowiązywać, ale prawo żydowskie już nie. Bo Jezus przyszedł nas uwolnić od tego prawa żydowskiego, które było bardzo trudne, mimo że boskie też, dane przez Boga, ale bardzo trudne do wypełnienia, bo ludzie byli słabi i grzeszni, bardzo oddani złu, bardzo pyszni i zatwardziali. Dlatego to prawo im tylko pokazywało ich słabości i grzechy, ale nie pomagało ich pokonać. Dlatego Jezus miał uwolnić ludzi od tego prawa, prawa żydowskiego, ale także od prawa w sensie moralnym, również od prawa grzechu. Czyli każdy, kto popełniał grzech, czyli łamał prawo Boże, przekazania, stał się niewolnikiem prawa grzechu. Grzech zniewala człowieka, czyni z niego niewolnika. Dlatego tutaj też święty Paweł tłumaczy, że Jezus przyszedł po to, abyśmy stali się wolni. Abyśmy stali się synami. Abyśmy mogli wołać do Ojca Niebieskiego tak jak Jezus, tak samo jak Jezus. Bo Jezus wołał do Boga: Abba, Ojcze, Tatusiu, Tato. Więc to było czułe i z serca Jezusa, umiłowanego Syna Boga Ojca, wyznanie. To nie był wymuszony zwyczaj. To nie było sztuczne przyzwyczajenie ust. Ale to było pragnienie. To było wołanie z głębi serca Jezusa. Więc Jezus przyszedł po to, abyśmy stali się synami. Abyśmy przestali być niewolnikami grzechu i zła. Abyśmy byli wolnymi. Abyśmy byli synami. Abyśmy byli dziećmi. Abyśmy byli na dodatek jeszcze dziedzicami Królestwa Niebieskiego. Jesteśmy więc dziedzicami. Kiedyś, 100 lat temu, czy jeszcze wcześniej, byli potomkowie, którzy byli dziedzicami, czyli mieli odziedziczyć dany majątek, daną posiadłość, ziemię i tak dalej. A my jesteśmy również dziedzicami. Więc nie jesteśmy tak naprawdę żebrakami, biedakami. Jesteśmy dziedzicami z woli Boga. Dziedzicami Jego Królestwa. Dziedzicami nieba. Mamy odziedziczyć, czyli wziąć we władanie, w posiadanie
te bogactwa niebieskie, które nam Bóg przygotował. Dlatego pamiętajmy, żeby wołać często do Boga właśnie tak jak Jezus. Bo niewolnik nie może tak mówić do Boga. Ale ten, który został wyzwolony przez Jezusa, Syna Bożego, wszelkiej niewoli, grzechu, zła, ciemności, szatana i piekła, może wołać sercem i ustami: Ojcze, jesteś moim tatą. Nie opuszczaj mnie, bądź przy mnie, bo boję się. Ojcze, czy mnie słyszysz? Czy słyszysz głos swojego dziecka, które do Ciebie nieustannie woła? Wołam do Ciebie, kiedy płaczę, i wołam do Ciebie, kiedy się raduję. Chcę wołać do Ciebie prosto, zwyczajnie, jak Twój Syn Jezus. I w Nim wołać do Ciebie, w Duchu Świętym. I dziękuję Ci, Ojcze, że posłałeś mi swojego Ducha, Ducha Syna swego, który woła we mnie. Do serca posłał nam Bóg Ojciec Ducha Syna swego, Ducha Jezusa. Więc to, że mówię do Boga: Ojcze, Tato, Abba, mój tatusiu, to znak, że jest we mnie Duch Święty, Duch Jezusa. To Jezus we mnie woła i przeze mnie. Dlatego tym bardziej powinniśmy się radować i cieszyć, że możemy tak mówić do Boga. I jest to prawda, pod warunkiem, że wyzwoliłem się z mocy grzechu i zła poprzez to, że chcę żyć w łasce Bożej, poprzez częstą spowiedź. Mam prawo wtedy wołać. Ale nawet gdybym odszedł od mojego ojca, od tatusia, nawet jeżeli byś się zagubił, nawet jeżeli byś popełnił grzechy, błędy, to mimo to, a może nawet szczególnie w takiej sytuacji, wołaj do Ojca, aby Cię wyzwolił, aby z niewolnika znowu stał się Jego Synem. Bo wiemy, że właśnie grzech nas zniewala, że złe duchy nas czynią niewolnikami swoimi, kiedy idziemy za Ojcem kłamstwa. Kiedy nie mówimy do Boga Ojcze, tylko do złego. Dlatego niech nasze usta będą oczyszczone i serca, abyśmy nigdy nie mówili na nikogo: Boże, mój Ojcze, jak tylko właśnie do Boga Ojca, który jest w niebie. Ojcze, Abba, miłujemy Cię, prowadź nas. Cieszymy się, że jesteśmy wolnymi dziedzicami Królestwa Niebieskiego. Amen. Teraz wyznajmy wiarę, która wyznawała na ziemi Maria Dziewica. Wiarę Boga w Trójcy Jedynego. Wyznajmy tą wiarę właśnie razem z nią i za jej stawiennictwem. Prosimy, żeby Duch Święty, dzięki niej zawsze Duch Wiary był w nas. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty w obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. A teraz do naszego umiłowanego Ojca w niebie, do Taty Niebieskiego przez Maryję, Jego umiłowaną córkę, świętą Bożą Rodzicielkę, Matkę Jego Syna, Jezusa, zanieśmy nasze pokorne prośby. Módlmy się za papieża, aby nie ustawał w wysiłkach na rzecz przywrócenia trwałego pokoju na całym świecie. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie.
Módlmy się za narody i społeczności dotknięte wojnami i różnego rodzaju konfliktami, aby zaprzestały działań zbrojnych i szukały porozumienia na drodze dialogu. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy, wysłuchaj, prosimy Cię. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby w rozpoczynającym się dzisiaj roku cieszyła się Bożym błogosławieństwem, bezpieczeństwem i pokojem. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy, wysłuchaj, prosimy Cię. Módlmy się za rodziny, aby powstające w nich konflikty i napięcia były zawsze rozwiązywane w duchu miłości i przebaczenia. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy, wysłuchaj, prosimy Cię. Módlmy się za tych, którzy w minionym roku od nas odeszli, aby dobry Bóg przyjął ich do swojego domu w niebie. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy, wysłuchaj, prosimy Cię. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej mszy świętej, i za naszych bliskich, abyśmy wzorem Maryi byli zasłuchani w Słowo Boże i wolni od wszelkiego grzechu. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy, wysłuchaj, prosimy Cię. Abba Ojcze, Tatusiu, dziękujemy, że już wysłuchałeś nasze prośby, które do Ciebie zanosiliśmy przez Maryję. Tobie chwała, cześć i uwielbienie przez Twojego Syna w Duchu Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Do zesnu, Panie.
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra i Ty je doprowadzasz do pełnego rozwoju. Uroczystość świętej Bożej Rodzicielki, dzięki Ci składamy za początek naszego zbawienia i prosimy, abyśmy z radością zebrali Jego owoce przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, obchodząc uroczystość Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy, Świętej Bożej Rodzicielki. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa, wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, hosanna na wysokości, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę.
wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Łodziny w śnieg stoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierci, zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, papieżem seniorem Benedyktem XVI, naszym biskupem Wacławem, biskupami Polski oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, o zmarłych kapłanach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, Królową Pokoju, ze świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Franciszkiem, świętym ojcem Pio i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie. Przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Syn Boży stał się człowiekiem,
abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając rocznie dzieciom teczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a Bogu na ziemi. Chwała na wysokości, chwała. Odgadali z celu głowy w pokorze.
chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Anioński sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dziwili się na powietrznej muzyce i myśleli, co to będzie za dziecię. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oto mu się wół i osioł kłaniają, trzej królowie podarunki oddają. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. I gromadami pilnują, Panna czysta wraz z Józefem piastują. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Poszli, znaleźli dzieciątko w żłobie, wszystkimi znaki danymi sobie, jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Ach, witaj Zbawco, z dawna żądany, tyle tysięcy lat wyglądanym. Na ciebie króle prorocy czekali, a tyś tej nocy nam się objawił. Na ciebie króle prorocy czekali, a tyś tej nocy nam się objawił. Śliczna Panna Syna kołysała, z wielkim weselem tak jemu śpiewała. Lili, lili, laj, moje dzieciąteczko, li,
Twojego Syna i Matki Kościoła, z radością przyjęliśmy Najświętszy Sakrament. Spraw prosimy, aby pomógł nam osiągnąć życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Michał Archaniel, broń nas z walcem, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu zastępów niebieskich, szatana i inne złe duchy, które na skubek dusz ludzkich o tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święci aniołowie, archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen. Teraz będzie błogosławieństwo uroczyste, tak zwane na początku roku, a teraz po błogosławieństwie, po mszy świętej, będę się modlił za was wstawienniczo. I po modlitwie wstawienniczej będzie adoracja do 15:00, do koronki do Bożego Miłosierdzia. I będę również spowiadać te osoby, które wpisały się tutaj na listę. Najbliższa niedziela to już będzie druga niedziela okresu Bożego Narodzenia. Jednocześnie to będzie uroczystość objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. Tutaj porządek tej uroczystości, tak jak zawsze w każdą niedzielę.
Zapraszamy też w imieniu wspólnoty i swoim na spotkanie ewangelizacyjne dla młodych, które będzie drugą sobotę miesiąca stycznia, czyli to będzie 12 stycznia, a spotkanie ogół i to będzie w kościele świętego Stanisława, biskupa męczennika w Częstochowie od godziny 10 do mniej więcej 15. A spotkanie ogólne dla wszystkich będzie w czwartą sobotę miesiąca stycznia, 26 stycznia w hali sportowej Arena w Częstochowie od godziny 12. Także bardzo na te spotkania zapraszamy, szczególnie tych, którzy jeszcze nigdy nie byli, a chcieliby pogłębić swoją wiarę, spotkać żywego Pana. Chociaż oczywiście na każdej Eucharystii jest Pan, ale również Pan Jezus zaprasza na różne spotkania, w których w szczególny sposób chce działać, dotykać ludzi i między innymi te spotkania właśnie są po to, żeby Pan objawił jeszcze bardziej swoją miłość, swoje miłosierdzie. A na ten nowy rok, który dzisiaj rozpoczynamy, życzę Wam tego, o czym wspomniałem, mówiłem na homilii, abyśmy odkryli wszyscy w tym roku szczególnie, że jesteśmy dziećmi Boga, że Bóg jest naszym Ojcem, żebyśmy byli z tego powodu pełni pokoju, radości i szczęścia. I żebyśmy tą miłość Ojca nieśli wszystkim, szczególnie naszym domownikom. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg nieskończenie miłosierny, który jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa, niech Wam hojnie udzieli łaski i przez cały rok strzeże zdrowia Waszej duszy i ciała. Amen. Niech Bóg zachowa w Was prawdziwą wiarę, da niewzruszoną nadzieję i cierpliwą miłość, która wszystko przetrzyma. Amen. Niech Bóg w pokoju kieruje Waszym życiem i Waszą pracą dzisiaj i zawsze wysłucha Waszą modlitwę i doprowadzi Was do życia wiecznego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Jeszcze tylko dopowiem, to jest informacja dla członków naszej wspólnoty. W tą najbliższą sobotę, czyli pierwszą sobotę miesiąca stycznia, poświęconą Sercu Maryi, spotkanie będzie wyjątkowo dla wspólnoty i tak wszystko wskazuje na to, że tak będzie przez cały rok od godziny 12. Oczywiście tutaj w Pustelni czy Tachowie dla całej wspólnoty od godziny 12. O godzinie 10 będzie spotkanie dla liderów i animatorów razem tutaj w naszej rozmównicy, ale jeszcze przed spotkaniem w rozmównicy takim organizacyjnym będzie jeszcze tutaj krótka adoracja, a o godzinie 11 będzie adoracja właśnie dla liderów, dla animatorów połączona z katechezą w oparciu o katechizm Kościoła Katolickiego. Spotkanie dla kandydatów, jeżeli spośród Was są kandydaci do naszej wspólnoty, którzy się już pisali na listę kandydacką, albo dzisiaj będzie taka możliwość po modlitwie wstawienniczej tutaj w przedsionku, aby się zapisać, to spotkanie dla kandydatów jest o 11.30 tutaj w kościele. O 11.30. Teraz będę się modlił wstawienniczo, tutaj zacznę od tej strony lewej mojej. Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą, dobrym dobrach, dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą, dom nasz i
majętność całą i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Podnieś rękę, Boże Dziecie, błogosław ojczyznę miłą. Wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Majętność całą i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między.